dzisiaj przedstawiciele bardzo różnych muzycznych pokoleń w polskim graniu, w polskim Radio Peak, Fisze Made. Przypomnę, koncert 10 listopada w Miejskim Centrum Kultury w Bydgoszczy. No a teraz czas na kolejnych gości, tym razem to znakomici goście z naszego regionu. Dzień dobry, Henryk Chyła, zespół Stara Szkoła, Tomasz Kuczma. Stara Szkoła. Stara Szkoła, zespół, który wydał nie tak starą, bo zupełnie nową płytę i to miało miejsce wcale nie tak dawno temu. To jeszcze świeży materiał. Świeżynka, 2 października, koncertowa premiera w Hard Rock Pub Pamela u wydawcy Darka Kowalskiego. To było tak wyczekiwane dziecko. No każdy jakoś tam się ekscytuje, że wydaje tę płytę. Dla jednych płyty mają znaczenie, dla innych niestety w tych czasach już może mniejsze, bo wypuszczają po prostu poszczególne utwory gdzieś tam do internetu. No a dla was ta płyta jest ważna? No, dla nas ta płyta jest, myślę, bardzo ważna, jest bardzo długo wyczekiwana. Od takiej decyzji do trzymania krążka w ręku minęło ponad 8 miesięcy. Mieliśmy sporo różnych przygód po drodze, żeby do tego wydania doszło. Wielce trudny wybór, co na tym krążku umieścić, bo faktycznie dość długo już tam sobie istniejemy i gramy, więc się zebrało sporo materiału. Podsumowując krótko, w całości tego, jak ta płyta jest nagrana, co tam na niej się znalazło, jak ona wygląda, jesteśmy bardzo zadowoleni. Bo to nie było tak, że wzięliście po prostu utwory, które zdaniem na przykład słuchaczy, ludzi, którzy przychodzą na wasze koncerty, są, powinny być. To wy decydowaliście i mieliście na to jakiś pomysł. Tak, no dokładnie tak jest, jak mówisz, że trzeba było znaleźć jakiś klucz. Ten klucz taki też dość naturalny się okazało, że no takie praźródło tych tekstów głównie, jeśli to z tej perspektywy miałbym mówić, no i melodii do tego, to takie rzeczy z szuflady, z takiego męskiego notatnika. Tak to sobie tutaj nazywamy i powtarzamy tą perspektywę, no bo ona chyba dość dobrze oddaje pewien rys i charakter całej treści tej płyty i jej pomysłu. Także z takiego notatnika, owszem, trzeba było dużo kartek odrzucić, czy odłożyć może na razie do kolejnej szuflady, może kiedyś się tam uda z nich skorzystać. No ale trzymając się takiego pomysłu, było łatwiej nam dokonać wyboru i selekcji. Owszem, spotyka się, mam wrażenie, to z tym, że część tych kawałków faktycznie miała zawsze dobry odbiór na naszych występach. Ale to nie jest tak, że odrzuciliście, to sam mówiłeś, że to są kartki, które gdzieś tam sobie leżą w szufladzie. Na razie, no wiadomo, że chyba nie ma co mówić o jakimś następnym wydawnictwie, bo jakby żyjemy w czasach, kiedy nie wydaje się płyty co pół roku, czy co rok te numery czekają na swoją kolej. Na razie chyba warto cieszyć się tym, co jest, prawda? Oj tak, bardzo. Wielka satysfakcja, wielka radość. Mnóstwo pracy w to włożyliśmy. Tak jak Tomek wspomniał, było parę znaczących przeszkód po drodze, no ale jest płyta, z tego co słyszymy od naszych kochanych słuchaczy, znakomicie to brzmi, dostajemy same pozytywne zwroty w związku z naszą płytą. No właśnie, ale jest to muzyka kierowana do odbiorcy, moim zdaniem, dorosłego, który ma jakieś wyczucie smaku, który idzie w danym kierunku. Nigdy nie było w naszym graniu zamysłem jak jakiś rodzaj szerokiego czy masowego odbioru, tak? Tak jak tam Heniu gdzieś kiedyś powiedział, to jest dużo w tym o nas, a czasami ludzie coś tam słyszą o sobie. Jeszcze jest to w jakiejś oprawie, która ucha nie drażni. Bo właśnie, bo wydaliście płytę, fajnie, jest odhaczony ważny moment w historii zespołu. No ale z taką płytą trzeba dotrzeć do ludzi jeszcze, prawda? No, staramy się bardzo, dlatego też jesteśmy u ciebie w audycji Polskie Granie Radia Peak. Trafiliśmy też do innych radiostacji, trafiliśmy z naszą płytą, z opowiadaniem o naszej płycie do wywiadów prasowych. Dzieje się w związku z wydawnictwem, będzie się działo. Jestem przekonany, że warto, żeby jak największa ilość naszych drogich, dobrych słuchaczy usłyszała naszą muzykę. Gracie muzykę dla dorosłych ludzi, dla osób, które mają wyczucie smaku, mają jakiś konkretny gust muzyczny, ale no to jest właśnie chyba to, że sporo osób może nie znać jeszcze Starej Szkoły. Okej, jesteście znani u siebie, jesteście znani powiedzmy w naszym regionie, no i tutaj też warto popracować na tym, żeby to było po prostu jeszcze wiele, wiele innych miejsc, prawda? A to potem może by się przełożyło też na koncerty. Na pewno to jest taki kolejny etap, gdzie znowu czegoś się uczymy, tak? Bo tak mam wrażenie, że z roku na rok czegoś ten zespół się uczy i my sami jakoś osobiście. Teraz nazwijmy to pewna promocja płyty, to kolejne takie wyzwanie, trochę nieznany teren, trochę zaskakujący, którymi drogami tutaj trzeba iść i jak, ale cel, azymut jest jeden, tak? Chcemy docierać do ludzi,
to jest cały sens, tak? No owszem, dla siebie pograć to jest wielka frajda, ale ten kontakt, czy ten bezpośredni, czy taki upośredniony, ale bardzo intymny zarazem, tak? Bo płyta daje taką możliwość takiego intymnego spotkania z zespołem, z muzyką, czy z pewną treścią. Chciałem jeszcze was zapytać, no bo okej, okay, jest promocja płyty, fajnie, gdyby to się przekładało na jeszcze większą ilość koncertów, ale podejrzewam, że gdzieś jakieś takie wasze muzyczne marzenia tam jeszcze są. To nie jest tak, że chcecie nagle spasować, albo że w dalekiej przyszłości myślicie o kolejnej płycie, czy żeby wyciągnąć te nagrania z szuflady. Coś tam wam się marzy, prawda? To, co mi się marzyło, to się teraz dzieje. Jeszcze nie pozwoliłem sobie sięgnąć w przyszłość i pomyśleć, pomarzyć, co mogłoby jeszcze lepszego się podziać w związku z naszą płytą, w związku z naszym graniem, z muzyką. To jest taki czas na konsumowanie tego, co teraz się dzieje i jeszcze nie wiemy, co się zadzieje, a cały czas nas różne rzeczy zaskakują, więc jest czym się najadać, ale na dnie kieszeni mi się marzy inny charakter kolejnego krążka. Zawsze powiem szczerze, gdy tak rozmawiam z muzykami, podoba mi się to, że oni chcą, żeby ta następna płyta była jednak trochę inna, żeby wniosła coś nowego, prawda? Bo myślę, że nie chodzi o odcinanie kuponów. Nie, nie, w ogóle to się dzieje po prostu tak jakby samo z siebie. Powiedzmy sobie tak tutaj między nami, że materiałem z tej płyty my jesteśmy już naprawdę solidnie na jedzenie też, tak? Doświadczamy na co dzień zmian w muzyce, bo od wielu słuchaczy słyszymy, że gramy zupełnie inaczej niż na początku. To jest konsekwencją późnego wydania płyty. Jednak 7 lat od debiutu wydanie płyty po 7 latach ma swoje konsekwencje. 6, 5 lat temu, 4 lata temu graliśmy inaczej niż teraz. Trochę żałuję, że nie udało się zarejestrować w tamtych myśli związanych z muzyką, tamtych tekstów, które graliśmy na koncertach oczywiście, no ale no, jest ta płyta. A powiedzcie, jeżeli ktoś jeszcze tak na zakończenie zupełnie, gracie jakiś taki koncert, na który można w najbliższym czasie gdzieś ludzi zaprosić? Tak, jasne, zapraszamy 3 grudnia, gramy w Wrocławiu na miejscu u siebie w pubie Kropa ze znakomitym supportem, czyli zespołem Panzerfaust z Gniewkowa i gramy 16 grudnia, to niezwykłe wydarzenie, 16 grudnia Teatr Letni w Ciechocinku, premiera płyty zespołu Skołowani z udziałem Apostoli Santmosa. Oprócz zespołu Skołowani zagra Partyzant, czyli Krzysztof i Mikołaj Toczko, zagra Stole Teres i zagra Stara Szkoła i to wszystko z pomysłem, że prawie w tym samym czasie ukazały się 4 płyty tych właśnie zespołów, które będą grały na premierze płyty zespołu Skołowani. Zapraszam serdecznie oczywiście. No a jeśli można, to dodam a propos tego, co się dzieje teraz po tym wszystkim. Takie niesamowite, nieprzewidywalne w ogóle dla mnie odlotowe bonusy. No bo zdarzy się tak, że Skołowani zaprosili do nagrania swojej płyty gościnnie właśnie Apostolisa. I na tym koncercie 16 w Ciechocinku on ma być, więc dla mnie wydarzy się rzecz magiczna. Stanę na tej samej scenie, mniej więcej w tym samym czasie, na tym samym festiwalu, z artystą, którego od 15 roku życia uwielbiam. Jest dla mnie guru i w ogóle, nie wiem, mistrzem dotkniętym przez Pana Boga, grającym na gitarze. Jakbym mógł sobie wymyśleć w inny sposób taki deser. Ja życzę wam, żeby takich chwil było jak najwięcej, takich koncertów też. Stara Szkoła gościem w Polskim Radiu Pik. Bardzo wam dziękuję. Uwodzisz mnie. Uwodzisz mnie.